Cześć, witajcie na kanale Git. Dzisiaj z Wami Jadson i Doman, siemanko. Na stojaku wiszą słuchawki One Audio Monitor 60, czyli słuchawki dla DJ i audiofilii. My nie jesteśmy ani jednym, ani drugim, tak więc czy te słuchawki będą dla nas? Co znajdziemy w naszym czarnym pudełku? Oczywiście warto wspomnieć na początku, że nie znajdzie się tam ani stojak, ani podstawka pod kubek. Jest to po prostu taki dodatkowy gratis, a nam stojak się zdecydowanie przydaje i na pewno będzie z nami występował częściej. Oczywiście znajdziemy tam słuchawki, znajdziemy pokrowiec z ekoskóry do transportu naszych słuchawek. W środku były jeszcze trzy kable. Jeden jest to Jack 3,5 mm o długości 3 metrów. Jak widzicie, wyciągam i on się nie chce skończyć. Drugim kabelkiem jest Jack 3,5 mm, ale ten jest z mikrofonem. O długości do telefonu. Dokładnie, do telefonu o długości 1,20 m. Super. No i 1,5-metrowy kabel zakończony wtykami 1 3,5 mm jeśli chodzi i druga 6,35 mm. To już do wpięcia do słuchawki. Do słuchawki? Może być do słuchawki, może być też do wpięcia do konsoli. Wpiąć, no. Zanim opowiemy o wyglądzie, chwilka na specyfikację, czyli to, co każdy z Was najbardziej lubi. Mianowicie mamy tu 50 mm neodymowe przetworniki, impedancję 38 ohmów, pasmo przenoszenia od 20 Hz do 40 kHz, no i czułość w okolicach 110 dB. Jeśli chodzi o specyfikację, to by było na tyle. No już specyfikacja pokazuje, że jest szeroki zakres, spora czułość, impedancja też nieco odmienna, może można by rzec, w stosunku do takich standardowych słuchawek. No te słuchawki mają nam po prostu pozwolić na to, żebyśmy mogli tak naturalnie dźwięk ocenić. No zaraz o tym porozmawiamy dokładnie. Na razie o wyglądzie. Tak, jak widzicie, słuchaweczki składają się praktycznie same. Te pady, te całe muszle są tak ruchome, że po prostu no być może tak musi być, może ktoś faktycznie w DJ-ce z tego korzysta, natomiast jeśli chodzi o użytkownika takiego domowego, jest to tak niesamowicie irytujące i przeszkadzające. Bo jak próbuję je założyć, złapię je gdzieś tu, to one mi się od razu opuszczają, to tal mi się zdąży za ten zaczepić o głowę, wychylić w drugą stronę. Nie, strasznie mnie to irytowało, wolę jednak słuchawki sztywniejsze, bardziej, widzisz, już automatycznie same się opuszczają. No jest to niesamowicie irytujące. Tak, ale no to łapiesz za muszelki, tu sobie bierzesz cyk. Masz raz. Mówiłem, że jest to denerwujące na dłuższą metę. To jest fajne oczywiście do złożenia, wsadzenia w pokrowiec jak najbardziej, tak. Ale jeśli chodzi o taki użytek domowy, no to po pewnym czasie staje się to irytujące. Góra, jeśli chodzi o pałąk, mamy logo firmy pokryte ekoskórą. Mhm. Mięciutki, wygodny, naprawdę do tego nie mogę się przyczepić. Regulacja pałąka, oczywiście plastik z elementami metalu, bardziej jakiegoś aluminium. Widać stopnie regulacji, za co ogromny plusik. Fajnie to chodzi, taki jest przeskok. Dobry skok jest taki, że może sobie wygodnie dostosować. Nie zacina się, jak w niektórych gamingowych bywa tak, że ciężko go albo włożyć, albo wyciągnąć z tego maksymalnego zakresu. Tu wszystko naprawdę bardzo fajnie przeskakuje aż o jeden. Tak, wiesz, to też jest dobre, bo jak założyłem je na głowę, to nawet jak zakładasz na głowę, to się dostosowuje. W sensie nie musisz tutaj regulować, tylko jak założysz na głowę, to one tak się rozjadą, ta regulacja jest wygodna po prostu. Gąbeczkowe pady, bardzo miękkie, fajnie dostosowują się. Pokryte skórą też. Tak, fajnie dostosowują się do kształtu skóry. 3 cm gąbeczki, tak więc naprawdę fajnie będzie nas izolowało od dźwięków zewnętrznych, ale nie na tyle, żeby odcinało nas całkowicie. Faktycznie słychać delikatny progres, natomiast nie odetnie nas całkowicie Nie jest ich zadaniem, żeby nas całkowicie odcinać, to jest też od otoczenia i też one nie są, od razu powiedzmy, nie odcinają się też same w sobie, w sensie jak my słuchamy głośno jakiś utwór, no to niestety będzie go też na zewnątrz słychać, no ale to raczej no, to, tego się można było spodziewać. I przy okazji omawiania kabli wspominaliśmy, że możemy jacka 6,3 mm wpiąć w słuchawkę i oczywiście na lewej słuchawce jest gniazdo właśnie na tego jacka, natomiast na prawej mamy gniazdo na jacka 3,5 mm. Dlaczego mamy dwa gniazda? Chociażby dlatego, że jeśli podłączymy sobie tu jackiem 6,3, wepniemy sobie w urządzenie 3,5, puścimy muzykę, to druga osoba poprzez ten kabelek może połączyć drugie słuchawki kabelkowo i możecie we dwójkę słuchać tej samej muzyki.
No, tylko trzeba będzie sobie z głowy na głowę. Nie. Podłączasz drugie słuchawki. Poprzez... A, drugie słuchawki. Drugie słuchawki i w obydwu słuchawkach wtedy będzie ci ten sam utwór brzmiał. Tak więc, jeśli chciałbyś się dzielić muzyką z współtowarzyszem podróży, tak więc nie będzie najmniejszego problemu. Ciekawe. Ładnie wyglądają te zewnętrzne części słuchawek. Taki jakby winylowy materiał. Dodatkowo ta metalowa maskownica, taka w kształcie plastra miodu z logiem One Audio, naprawdę bardzo fajnie się prezentuje. Fajnie jest takie ukryte w środku to logo, tam głębiej, tak, nie? I to widać, że dokładnie jest tak schowane. Czasem narzekamy na podświetlenie na różnych sprzętach, natomiast tu takie delikatne, chociażby białe, fajnie by się komponowało z tym logiem, jakby miało uciekać spod maskownicy. Dodatkowo słuchaweczki bardzo fajnie oznaczone, lewa, prawa w muszlach, również na bokach słuchawek. No i jeśli chodzi o wygląd, to bym powiedział, że to będzie na tyle, bo więcej tu żadnych przełączników nie znajdziemy, żadnych przycisków, bo są to tylko i wyłącznie słuchawki kabelkowe. No i lekkie też są. Są leciutkie, w okolicach 365 gramów. Tak, wiesz co, powiem ci, że mimo że ta konstrukcja jest taka chybotliwa, taka luźna, to tutaj nic nie trzeszczy. One też, mimo to, że one takie są, to nie mamy tutaj wrażenia, że zaraz się rozpadną, że coś tutaj zaraz pęknie. Ale mimo wszystko przez ten plastik czuć budżetowość tych słuchawek. Bo nie są to najdroższe monitory, umówmy się. No, patrząc na cenę tych monitorów, to moje słuchawki Logitecha, z których korzystam, są dużo droższe. No tak, bo wiesz, monitory też potrafią kosztować często bardzo dużo. To takie budżetowe. Ja wiem, dlatego ja byłem zdziwiony, bo nie mam na co dzień styku z rzeczami audiofilskimi. Słyszało się i czytało czasami te szydery, jeśli chodzi o ceny kabli. No to ja bym powiedział, że za cenę 1000 zł możemy sobie kupić na promocji 4 pary One Audio Monitor 60. No tak, ale mówię, to bardziej są dla słuchawki, nie dla audiofila moim zdaniem, tylko bardziej dla osoby, która pracuje z dźwiękiem. Dla osoby, która gdzieś tam... No ty pracowałeś dużo z dźwiękiem. Tak, może w radiu pracuje z dźwiękiem, jakieś tam montuje rzeczy, musi dostosować dźwięk. Wtedy może coś takiego, ale wiadomo, że też dla osób, które chcą naturalne brzmienie słuchać, a nie jakieś wybite konkretne tony, to wtedy też będą takie słuchawki wskazane. Delikatnie żeśmy opowiadali o One Audio Monitor 60, dla kogo one są. Natomiast warto wspomnieć o tym, czy one są dla nas i jak one brzmią. Odpowiedzieć w końcu na te pytanie zawarte w przywitaniu. Mianowicie ja uważam, że nie kupiłbym takich słuchawek. Te słuchawki są bardzo neutralne. Pierwszy raz spotykam się z takimi słuchawkami, gdzie wydaje mi się, że na pierwszy plan troszeczkę wybija się środek, natomiast wysokie i niskie są gdzieś tam bardziej ukryte za nimi, ale naprawdę słychać w nich bardzo dużo. Jeśli włączymy sobie jakiś utwór, gdzie jest sporo tych instrumentów, naprawdę usłyszymy nawet te najdrobniejsze instrumenty i ja jestem pod tym względem, jestem naprawdę zaskoczony. Natomiast ta barwa dźwięku, taka bardziej bym powiedział techniczna, nie przemawia do mnie. Ja na co dzień korzystam z Logitechów G335. Czuć różnicę, bo sprawdzałem, przepinałem jedne słuchawki w tych samych utworach, żeby sprawdzić, faktycznie poczuć tą różnicę. No muszę przyznać, że różnica była spora. Tam, gdzie ja zachwalałem te G335, że mają taką fajną, zbalansowaną barwę, tylko że są troszeczkę bardziej ubasowione, to po podpięciu tych słuchawek zobaczyłem, jak dużo wysokich tonów jest w tych Logitechach. Wysokich tonów? Wysokich tonów. Bo tu te wysokie tony, powiedziałbym, ty miałeś troszeczkę inne wrażenie? Nie, właśnie nie tyle, że wiesz, to czasem po prostu mam wrażenie, że za mocno się wybijają. Nie to, że ich jest za dużo, o to mi chodzi, wiesz, że w niektórych dźwiękach trochę za ostro, jakieś tam, nie wiem, takie skrzypce czy coś, na przykład tu słyszysz jakieś silne dźwięki, takie, nie wiem, głośne, głos jakiś taki, wiesz, wysoki głos, no to wtedy trochę faktycznie za bardzo moim zdaniem jest. No, w tych utworach, które ja sprawdzałem między tymi dwoma parami słuchawek, no to tam w pewnym momentach zdarzało się, że Logitechy, które kosztują prawie 500 zł, zaskrzypiały, natomiast tu tego nie było. Nie, oczywiście. Tu tego nie było, byłem naprawdę mile zaskoczony, natomiast nie jest to barwa, którą chciałbym słuchać na co dzień. Jestem w stanie faktycznie troszeczkę bardziej pomęczyć się z tymi wysokimi tonami kosztem tego niskiego pasma, bo faktycznie Logitechy również posiadają te niskie pasmo, bardziej wyraziste, aniżeli One Audio Monitor 60, bo ten bas jest przyjemniejszy dla mnie. Ja słucham muzyki uniwersalnej, nie zamykam się w jednym gatunku i słucham jednego gatunku. Lubię sobie posłuchać klubu, lubię sobie posłuchać rapu czy rocka, czy nawet od czasu do czasu lubię sobie włączyć jakieś disco polo, żeby tam sobie w tle grało, jak pracuję przy komputerze.
no to bardziej jestem za takimi słuchawkami uniwersalnymi. Montuje się w nich bardzo dobrze, muszę przyznać, że do montażu są można powiedzieć stworzone, bo naprawdę dobrze się w nich montuje, ale żebym słyszał aż tak ogromną różnicę między Logitechami a monitorami 60, żebym musiał robić przesiadkę i przepinać się między słuchawkami, no to nie. Wiesz co, też tutaj dużo środka jest, bo to często jest problem takich słuchawek właśnie dla każdego, jak takie Logitechy, czy jakieś, no jak, nie wiem, Fresh'e, czy inne słuchawki, które testujemy często, tych marek, no to one generalnie mają wysokie tony, niskie tony, a ten środek jest taki bardziej wycofany. A tutaj faktycznie, no widać, że One Audio postawiło na to, żeby i wysokie tony, i środek, i niskie tony były słyszalne. Niskich tonów jest tutaj najmniej, no bo bas się tutaj nie wybija tak naprawdę, nie? Żeby jakoś to trzeba podkreślić, że głębokiego basu tutaj zdecydowanie nie uświadczymy. To też są dobre słuchawki dla teraz ostatnio popularnych podcasterów, którzy chcą swój głos, jak mówią, jednocześnie słyszeć w taki czysty sposób, to wtedy się też sprawdzą, aczkolwiek nie możemy za głośno ustawiać, bo będzie wtedy się przebicie robiło, bo te słuchawki dosyć, no mocno muzykę na zewnątrz też wydzielają, że tak powiem. No czy tak mocno, powiedziałbym, że umiarkowanie. Jeśli będzie głośno słuchamy, o to mi tak, chodzi, nie? Ale to pod warunkiem, że jest cicho w pokoju, bo jeśli jechalibyśmy jakimś autobusem, czy jakimś pociągiem, no to faktycznie ciężko będzie usłyszeć współpasażerowi to, czego my słuchamy, chyba że musiałby być z nami ucho w ucho praktycznie, no ale w czasach covidowych raczej do takich sytuacji nie dopuszczamy, więc nie będzie to przeszkadzało współtowarzyszom. Nie, ale wiesz co, bo ja mówiłem właśnie w kontekście podcastów do tego, że zobacz, jak mamy mikrofonik, mamy tutaj słuchawki gdzieś na głowie. O, to jest to, co mówiłem, że one się dopasują do głowy, jak sobie je zakładamy. No to wiesz, jak mówimy w ten sposób i byśmy mieli za głośno, nie wiem, osobę, z którą rozmawiamy, czy my, jak mówi głos, który odsłuchujemy, no to wtedy to mikrofon delikatnie mógłby zbierać, jak będzie za głośno, nie? Ale tak to nie będziemy na to narzekać. No brzmienie, tak jak powiedziałeś, jest naturalne, zbalansowane, nie dla każdego, no umówmy się. Dokładnie no tak, do już... takiego, do, no, one zostały stworzone do barwy naturalnej, One Audio tak chciało stworzyć takie monitory, no i stworzyło. Cena tych monitorów waha się od 250 zł, na jakimś Shopee, nie wiem, wszędzie reklamy mi tego wyskakują, nigdy tam nic nie kupiłem, nie wiem, czy to jest jakiś uczciwy sklep, czy nie. Dobra, wiesz co, to powiem ci, że Shopee to jest dosyć mocna nowość, która weszła, konkurencja dla AliExpress, można by rzec. No też mi się tak wydaje. Weszła do Polski, też całkiem ostatnio zyskują na popularności i legitne to jest, okej, tak ja nic nie kupowałem, więc po prostu mówię, że widziałem tam te słuchawki za 250 bodajże 4 zł, natomiast ich regularna cena to okolice 80 dolarów i praktycznie wszędzie są po te 300-350 zł. Jedynie tu były tak przecenione na 254, chociaż tam cena regularna wyświetlała się 550 zł aż, więc... No nie, to już coś tam się przesadziło, ale wiesz co, też muszę ci powiedzieć, te ceny regularne to zawsze takie są, cena regularna i wieczna promocja. Żeby promocja się w oko rzuciła. Tak, to co jeszcze musimy na koniec już praktycznie podkreślić, to to, że one są ultra wygodne. Że zakładamy je na głowę i ich nie czuć po prostu na tej głowie. Ale przez pierwsze paręnaście minut. Potem po jakiejś pół godziny już zaczynamy je odczuwać. No ja faktycznie bardzo dużo czasu przed komputerem spędzam w G335 i one są jak piórko w porównaniu... Porównując je do monitorów 60, monitory 60 są ciężkie, toporne. Ale dobrze, ale wiesz, ale te Logitechy to jest w ogóle jakiś różnik tych słuchawek, że one są tak lekkie, bo żadne słuchawki nie są tak lekkie. Dokładnie, jak ja się Logitechy, nie? One mnie tym urzekły, nawet ja jestem w stanie poświęcić troszeczkę barwę ich dźwięku na korzyść tej lekkości. I faktycznie siedzę w nich, mogę w nich siedzieć 2 godziny i jakbym nie miał nic na głowie. To jest po prostu dla mnie czysta abstrakcja. Ale w dalszym ciągu uważam, że monitory 60. No właśnie, przepraszam, jeszcze ci się muszę wbić na chwilę. No Logitechy faktycznie, bo ja mówię o tym, że one są ultra wygodne, jak je zakładamy na głowę, chwilę popracujemy, ale nie mają szans z tymi Logitechami, bo tutaj mamy skórę, a tam mamy materiał. Materiał, który przepuszcza powietrze dużo lepiej. Ale dlatego, i dźwięki zewnętrzne. Ale dlatego też no, po prostu komfort jest wyższy po dłuższym czasie. Tutaj mamy skórę, więc w lato trochę może się bardziej ucho zapocić i głowa, więc też no faktycznie może być bardziej gorąco, bo jest bardziej szczelnie.
No ale odpowiadając na pytanie zadane w przywitaniu, no nie są to słuchawki dla mnie, nie wiem jak panie Konradzie dla ciebie. Ja osobiście wolę jednak jakieś tam słuchawki gamingowe z takim neutralnym balansem dźwiękowym. Nie, wiesz co, dla mnie to są słuchawki do określonych czynności. Czyli żeby, nie wiem, właśnie może odsłuchać sobie jakiś podcast, czy żeby jakbyśmy chcieli naturalne brzmienie posłuchać jakiegoś utworu, czy właśnie coś tam zmontować, ale chcę tylko powiedzieć, że ja generalnie wybrałbym pewnie słuchawki, w których byłoby więcej niskich tonów też słychać, żeby no gdzieś, no bo słuchamy głównie muzyki jakiejś tam klubowej, rockowej, no to ta sprężystość jest potrzebna w takich utworach, no i też bardziej takich uniwersalnych bym jednak szukał słuchawek niż takich. No tak, no bo to te słuchawki są ukierunkowane pod dane grupy, które się zajmują tworzeniem muzyki, czy odsłuchiwaniem muzyki w jakiś tam bardziej zaawansowany sposób, aniżeli my. No ja uważam, że jeśli tym się zajmujesz, możesz je sprawdzić, nie są na tyle drogie, żeby był jakiś tam problem z ich zakupem. Natomiast jeśli jesteś osobą randomową, jak ja czy Konrad, no to i wolisz bardziej podbite niskie tony, no to możesz sobie darować. To jest. A z wami dzisiaj Jacon i Doman i Monitory 60. One Audio. Dokładnie.